ubiegły rok był dla nas bardzo istotny, bo osiągnęliśmy 1 miliard przepisów. Patrzę, czego biznes potrzebuje, czyli ja tak naprawdę, ja też jestem biznesem, jestem i patrzymy, w jaki sposób te nasze procesy będziemy zbijać. Że bardzo wielu naszych menedżerów wyrosło od tych bazowych takich czynności. Pani Agnieszka, ja rozumiem dress code, nie, ale na przykład niebieskie włosy i ta tunel w uchu, to nie bardzo. Ja mówię, ależ bardzo, no, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Dzień dobry, witam serdecznie, a dzisiaj ze mną jest... Aga Balcerska, Link 4. Agę już znacie, to jest ta osoba, która reprezentuje tę organizację, w której nie ma pracowników, a są ludzie. To jest ta organizacja, w której jest płaska struktura i co najważniejsze, w których system motywacyjny czy też benefitowy jest w dużej mierze projektowany na bazie oczekiwań pracowników. Kosmiczna organizacja, no to powiedzmy sobie szczerze, szczególnie dla osób jeszcze z mojego pokolenia, w których no bądź co bądź najważniejsze były targety, KPI-e i twarda struktura plus ścieżka. Ścieżka kariery, której znowu? Nie mamy. Okej, okay. Czyli właściwie nie ma nic, znaczy brzmi jak sielanka. Znaczy to trochę takie miejsce, pod którym ja sobie wyobrażam, że biorę swoją latę na sojowym mleku, idę w klapkach i nic nie robię. A jednak osiągacie wyniki. Osiągamy i to osiągamy takie imponujące całkiem. Myśmy mieli okazję chwalić się niedawno, że ubiegły rok był dla nas bardzo istotny, bo osiągnęliśmy 1 miliard przepisów. Ja wiem, że to może brzmieć mało albo dużo. Dla organizacji o naszej skali to jest mega. Okej. I lubimy o tym mówić, bo to rzeczywiście jest... To jest rzeczywiście duża rzecz. Świętowaliśmy to całe lato z naszymi pracownikami, że mówiliśmy sobie o tym, no mamy, udało nam się, to teraz poświętujmy, bo to fantastyczna rzecz jest. To się udaje tylko dlatego, że pracujemy z ludźmi. I strategia Link 4 nie jest tajemnicą. Znaczy, to jest tak, że my o strategii mówimy wszystkim ludziom. Pytajmy ich o to, w jaki sposób ja przyczyniam się do tego, że mój dział osiąga wyniki, a mój dział jak się wpisuje w strategię organizacji, po to, żeby każdy z nas czuł, gdzie to nie jest tak, że przekłada cegły, nie, tylko buduje katedrę, więc bardziej pokazujemy im taką perspektywę. Jak budowaliśmy strategię HR-ową, to ja mówiłam, a teraz zróbmy sobie takie fantastyczne rzeczy HR-owe, bo to fajne jest i sexy, tylko patrzę najpierw, jaka jest strategia mojej organizacji, a potem patrzę, jak my jako HR wpisujemy się w każdy z kawałków. Okej, okay, no dobra, dotknęłaś moim zdaniem bardzo wrażliwego tematu. Od niepamiętnych czasów na każdej konferencji kadry pojawia się taki temat HR partnerem dla biznesu. Mm-hmm. Z jednej strony to ja trochę powiem, nie, korzystając z nowoczesnego języka, będę mówił to takie fejkowe hasła, a z drugiej strony to coś, bez czego moim zdaniem nie da się funkcjonować. Mm-hmm. No i to jest dokładnie to pytanie. To gdzie ty widzisz swoją partnerską rolę dla biznesu? Ja to w ogóle uwielbiam mówić o HR-ze w takim kontekście, jakoś tak mi się takie marynistyczne porównania nasuwają, bo to jest tak, że jak mamy organizację jako taki, wiesz, duży statek, nie? No to on ma swojego kapitana, ma tych, którzy tam, nie wiem, albo ustawiają żagle, albo nie daj Boże, tam na dole wiosłują, ale mamy też i sternika, no to wszystko to jest biznes. I HR to nie jest jakiś ponton, który z tyłu płynie. Tylko on tam w środku jest, to są właśnie ci ludzie, którzy żeglują, kierują, patrzą tak naprawdę, czy wszystko idzie dobrze, ustawiają te przyrządy nawigacyjne. My tam jesteśmy w środku tego wszystkiego. I tak ja postrzegam nas jako HR, na pewno w organizacji, w której ja jestem. Ja patrzę, czego biznes potrzebuje, czyli ja tak naprawdę, ja też jestem biznesem, jestem. I patrzymy, w jaki sposób my te nasze procesy będziemy zbijać, tak? Gdzie my się wpasujemy w to, co jest najbardziej potrzebne. To my jesteśmy częścią tego biznesu, my jesteśmy partnerem dla biznesu, my biznesem jesteśmy. Okej, okay. Ale również wasza organizacja ma dość specyficzną kulturę organizacyjną. Znaczy, można ją nazwać takich kultura bardzo oparta na równość i partnerstwo. No tak rzeczywiście jest i to jest dosyć celowe. To wynika z tego, że takich mamy menedżerów na samej górze. No, okej, okay, dobra. Mhm. I teraz skoro mowa o menedżerach. Mhm. Wielu menedżerów boi się zejścia do pozycji takiej partnerskiej, trochę koleżeńskiej z pracownikami, bo mówią mi, jak ja wtedy będę od nich wymagał. My chyba trochę łatwiej, dlatego że bardzo wielu naszych menedżerów wyrosło od tych bazowych takich czynności, czyli przeszli przez całą taką swoją ścieżkę kariery do góry. Oni doskonale rozumieją, jakie są wyzwania tych ludzi, którzy pracują w sprzedaży na słuchawkach cały dzień, jakie są wyzwania dla ludzi, którzy przyjmują reklamacje od klientów, którzy mieli szkodę. Oni to czują doskonale, bo oni to wszystko przeszli i nie mają z tym żadnego problemu, bo oni bardzo siedzą w tym świecie. Mają dużą wiedzę i to prawda, jest im łatwiej rozmawiać też ze swoimi ludźmi, ale też nie mamy taką kulturę jakby nie bania się przyznawania do tego, że czegoś nie wiem.
Jak nie wiem, to sprawdzę i powiem, i to jest ważne. Natomiast nie boimy się mówienia tego, że nie wiem czegoś po prostu. Okej. Okay. I dotknęłaś moim zdaniem bardzo ważnej rzeczy, dotknęłaś produktu. Macie nieprawdopodobnie niewdzięczny produkt, macie produkt, którego nikt nie chce kupić, no bo nikt nie kupuje ubezpieczenia po to z taką przyjemnością, budząc się rano, o, ale dzisiaj fantastyczny dzień, kupię sobie ubezpieczenie. Więc mało tego, kupuję je na coś, co mam nadzieję, że się nie wydarzy, czyli ubezpieczam się od czegoś, co tak naprawdę moim największym marzeniem jest, żeby nigdy nie miało miejsca. Część tego ubezpieczenia to jeszcze ubezpieczenie obowiązkowe, to już w ogóle jestem wściekły, że ktoś każe mi kupować obowiązkowe ubezpieczenie, to jest w ogóle jakieś nieprawdopodobne. A na koniec, więc najpierw ludzie sprzedają coś, czego ludzie nie chcą, a później ludzie dzwonią no, w nieprawdopodobnie stresującej sytuacji. Znaczy ja zawsze będę mówił, że szkoda komunikacyjna, czy jakakolwiek szkoda, to jest moment, który jest bardzo frustrujący dla osoby. Często dokładnie rodzi reklamację, bo klientowi wydawało się, że w ramach tej szkody on faktycznie z 17-letniego samochodu właśnie sobie pokryje zakup nowego i w ogóle będzie fantastycznie. No to jest praca pod ciągłą presją. Jak w tym wszystkim się odnajdujecie? Ja myślę, że nasi ludzie trochę rozumieją, że w momencie, kiedy sprzedają ubezpieczenie, to nie sprzedają ubezpieczenie, tylko sprzedają pewnego rodzaju pewność tego, że gdyby coś się wydarzyło, to my jesteśmy. Tak, raczej takie podejście, że no, to jest tego typu zaspokojenie potrzeby klienta, a nie produkt, który jakoś tam się w to wpasowuje. Raczej najpierw patrzymy, czego klient potrzebuje od nas, a potem to dopasowujemy. W przypadku no, szkód to jest zawsze to jest trudna sytuacja, ale też my staramy się tak dosyć z jednej strony trochę empatycznie, ale z drugiej strony bardzo profesjonalnie pomóc klientowi przejść przez tę sytuację, w której on się znalazł. I znowu patrzymy, czego nasz klient potrzebuje w tej sytuacji, bo on potrzebuje tego, żeby ktoś go przeprowadził przez cały ten proces, który go czeka, a który jest stresujący i jest trudny. I tak rozmawiamy z naszymi ludźmi, bo oni to podejście reprezentują. Z jednej strony dajemy ci produkt, który ci zabezpiecza, jeżeli coś się wydarzy, z drugiej strony przeprowadzimy cię przez tę trudną sytuację, którą masz. Okej, okay. No dobra. Różnorodność pracowników. W jakim wieku macie ludzi? Mamy ludzi młodych. Tak się zdarza, to jest młoda dosyć organizacja, ale mamy też osoby, które są 45 plus i 50 plus. Jest ich mniej, to prawda, że tak rzeczywiście jest. Trochę nasze takie systemy informatyczne mogą być barierą dla osób, które mniej może na tym pracowały, chociaż staramy się to też przystosować, bo jak patrzymy na to, jaki rynek nas czeka, to czeka nas właśnie taki rynek, a to są fantastyczne osoby. I teraz zastanawiamy się coraz bardziej, w jaki sposób stworzyć takie miejsce, żeby oni to się czuli dobrze. Niedawno ktoś zapytał przy okazji rekrutacji, jakiś headhunter, pani Agnieszka, ja rozumiem dress code nie, ale na przykład niebieskie włosy i ta tunel w uchu, to nie bardzo. Ja mówię, ależ bardzo, no, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. To są młode zespoły, ale bardzo otwarte na każdego, kto do nich będzie dołączał. Okej. Okay. Strategicznie z perspektywy ludzkiej czeka Was w najbliższych 2-3 latach. Co to będzie? No parę rzeczy się pojawia na horyzoncie, jeżeli chodzi o zarządzanie i o to, co się dzieje. Tak dążymy w stronę turkusu, idziemy coraz bardziej, patrzymy tak naprawdę i my trochę jesteśmy w kawałeczku, bo to znaczy, jak trochę Was słucham, to Wy jesteście nawet chyba bardziej niż trochę turkusowi. Patrzymy bardzo na indywidualność człowieka w tym, w czym on jest. Staramy się nie mówić o równowadze praca-życie, bo to jest tak wygląda, tak jakby praca to nie było życie, nie? A bardziej patrzymy o tym, w jaki sposób ja, jako człowiek, mogę być człowiekiem w pracy, bo to też jest moje życie. Więc mówimy o tym realizowaniu pasji, ale też o tym, że my bardzo indywidualnie patrzymy na potrzeby każdego człowieka. Zrezygnowaliśmy w tym roku z procesu ocen okresowych. Nie mamy ocen w ogóle. Wow. Nie oceniamy siebie na koniec roku. Dla nas ważniejsze jest nie wracanie do tego, co już było i właściwie mleko się rozlało, tylko powiedzieliśmy sobie, my będziemy się spotykać po to, żeby nawet nie dawać sobie feedback, tylko feed forward, tak to nazywamy. Wow. Czyli jak wspomóc mojego człowieka w tym, żeby osiągał to, co przed nim stawia organizacja, ja przed nim stawiam, albo on sobie stawia. Jak patrzymy też na, no, wszyscy się boją milenialsów, no oni już są i to są fantastyczni ludzie, tylko trzeba sobie fajnie poradzić w tym świecie, który oni tworzą, oni mają inne potrzeby, więc trzeba ich słuchać bardzo mocno, mam niepowtarzalną szansę być dla nich mentorami, bo
tam brakuje takiego poczucia, rodzice są dla nich ważni, ale rodzice w pracy nie ma, a my jesteśmy osobami, które sporo wiedzą i są w stanie też ich wspomagać w tym, żeby oni się uczyli, bo lubią to, oni lubią szybko, szybko się uczyć i przechodzić przez jakieś kolejne takie, kariera nie jest dla nich istotna, hierarchia nie jest istotna, ale my tego nie mamy, nie mamy hierarchii takiej mocnej. Więc... Okay, czyli nie macie tego, co nie jest istotne? No więc tak. Okay. Co jeszcze widzisz z perspektywy najbliższych lat, jakby będzie takim istotnym czynnikiem kreującym zmiany waszej organizacji? Coraz bardziej tak wkaże się na horyzoncie, pojawiają też takie, takie wskaźniki mówiące o tym, że należałoby trochę inaczej pracować, na przykład zmniejszając taką, może biurokrację, to myśmy zmniejszyli, ale pojawia się też coraz więcej takich procesów typu people data, czyli mierzenie, wskaźnikowanie, sztuczna inteligencja, robotyzacja, robotyzację już wprowadzamy w tym momencie, sztuczną inteligencję, po to, żeby zobaczyć, ludzie nie chcą wykonywać rutynowych, powtarzalnych czynności, to jest zrozumiałe, więc patrzymy już w jaki sposób my będziemy teraz projektować nasze boty, po to, żeby to robiły za nas, więc jesteśmy już w tym kawałku, jesteśmy dosyć mocno. Będzie coraz więcej takiego nastawienia na to, żeby tak holistycznie podchodzić do człowieka, trochę jesteśmy już w tym. Jak patrzę na procesy, odchodzi się właśnie od ocen okresowych, których my już nie mamy, no bo nam tego zupełnie nie potrzeba, więc technologicznie sporo się dzieje, to będzie wchodziło do HR-u, ale to nie jest chyba dla nas tak bardzo istotne, mówiąc szczerze. Ja myślę sobie, że jak mam do wyboru mieć fantastyczny system kadrowy albo niesłychanie fajnych ludzi, a gorszy system kadrowy, to wolę to drugie. Nieprawdopodobne. Znaczy, to co ja słyszę, to słyszę pewną gotowość na falę, która przychodzi, falę technologii, nowych oczekiwań. Często powtarzam, z falą nie wygrasz, ale możesz nauczyć się surfować. Są organizacje, które już całkiem dobrze surfują w tej nowej rzeczywistości. Między innymi jest nią Link 4. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, które chciałbyś zadać, zachęcam do komentowania, do podsyłania. Jeżeli uznamy, że są na tyle ciekawe, żebyśmy na nie odpowiedzieli, to mam nadzieję, że uda mi się Ciebie zaprosić raz jeszcze. Z ogromną przyjemnością przyjdę. Dziękuję bardzo. Moim gościem była? Aga Balcerska. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Jeżeli materiał był dla Ciebie wartościowy, interesujący, udostępnij, skomentuj, podziel się ze znajomymi, bo sharing is caring. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dzięki.